witamy w programie Czas dla Ciebie, Motywator 60+. Tematem dzisiejszego odcinka jest aktywność zawodowa. Zmiana pracy po 60 roku życia wielu osobom wydaje się niemożliwa. Udowodnimy, że w każdym wieku można być aktywnym zawodowo, czerpać radość z pracy, realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Poznajmy Państwa Kolankowskich z Buzka Zdroju. W naszym życiu nastąpiły duże zmiany. Rzeczywiście życie nasze prywatne zmieniło się dość radykalnie. Pan Jerzy dotychczas zajmował się mechaniką samochodową, a jego żona całe życie pracowała jako urzędnik. Kiedy pojawiła się możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, pani Halina skorzystała z niej, lecz nie po to, by siedzieć bezczynnie. Nie czuła się do końca jeszcze zrealizowana, chciała coś robić. W związku z tym, ponieważ Buzko Zdrój słynie z wód mineralnych, uważaliśmy, że działalność na rzecz kuracjuszy będzie najbardziej odpowiednia. Przedyskutowaliśmy to rodzinnie i podjęliśmy decyzję na tak. Państwo Kolankowscy postanowili otworzyć pensjonat. Kupili zaniedbany dom, który następnie wyremontowali i zaadaptowali na potrzeby gości. Od tej pory ich życie zawodowe zmieniło się diametralnie. Uzgodniliśmy z rodzicami, że to chyba będzie właśnie miejsce, w którym się odnajdą, w którym będą mogli w dalszym ciągu aktywnie żyć, tak jak do tego są przyzwyczajeni i tak jak lubią. Początki były bardzo trudne, bo obawialiśmy się, czy damy sobie finansowo radę, ale powoli wspólnie z całą rodziną jakośmy dążyli do wspólnego celu i uważam, że był to dobry krok. Wiadomo, że nigdy ani małżonka, ja w takiej branży żeśmy nie byli, ale dużo na ten temat czytaliśmy, podpytywaliśmy, obserwowaliśmy. W związku z tym nam to bardzo dużo pomogło. Dla osób zdecydowanych na przekwalifikowanie się, urzędy pracy oferują zróżnicowane szkolenia i kursy. Zobaczmy, na co mogą liczyć zainteresowani. Powiatowy Urząd Pracy może realizować zarówno szkolenia twarde, czyli dające jakieś konkretne uprawnienia, umiejętności zawodowe, jak i też szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Jeśli chodzi o te szkolenia zawodowe, one są realizowane zazwyczaj dwoma trybami. To są szkolenia indywidualne, czyli szkolenia realizowane na wniosek osoby bezrobotnej. W przypadku szkoleń grupowych robimy analizy, robimy pewne przewidywania, jakie zawody, jakie umiejętności są poszukiwane na rynku pracy. No i w tych kierunkach staramy się organizować kursy zawodowe w ramach szkoleń właśnie grupowych. Urzędy Pracy prowadzą szereg działań mających na celu pomóc osobom 50 i 60+ w przekwalifikowaniu się. Nasza specjalistka wspomina jeden z takich projektów szkoleniowych. Przed przystąpieniem do projektu część osób oczywiście była bardzo zniechęcona, były ogromne obawy, że sobie nie poradzą, że to nie dla nich, że w tym wieku właśnie. Natomiast po zakończeniu projektu, po ukończeniu szkolenia, osoby były zadowolone, one wychodziły z takim poczuciem, że ja jeszcze jestem potrzebna na tym rynku pracy, że w ogóle ja mogę, że to jest dla mnie, a szkolenia były dosyć takie trudne dla osób właśnie z tej grupy wiekowej, ponieważ były to szkolenia z zakresu obsługi komputera, szkolenia z zakresu księgowości komputerowej, jak również i kursy spawalnicze. Najważniejsze to jest ta odwaga, zrobienie tego pierwszego kroku i ta decyzja o tym, że ja chcę coś z tym zrobić, a potem to już jest właściwie z górki. Państwo Kolankowscy już kilka lat temu zrobili ten pierwszy krok. Zobaczmy zatem, na czym polega ich aktualna praca i jak radzą sobie z nowymi obowiązkami. Mama koncentruje się na obsłudze gości, tata koncentruje się na kwestiach technicznych. Ja natomiast staram się ich wspierać w kwestii informatycznej, a przede wszystkim pokazywać kierunki, ponieważ miejsce, w którym pracują rodzice, ma być miejscem nowoczesnym, akceptowalnym i dopasowanym do gości. Trzeba być ciągle na stanowisku, a to telefony, a to porządki, a to przyjęcie gości. I sobotę i niedzielę są w ogóle zajęte, jak przyjeżdżają goście. Natomiast małżonek bardzo mi dużo pomaga.
Mój dzień się zaczyna od pobudki za 15:06. Wychodzę na pensjonat, muszę pogasić fotokomórki, obyk, przejść cały, sprawić. Wychodzę na zewnątrz również, uzupełniam opał w kotłowni. Rano przechodzę przez budynek, po prostu sprawdzam, czy są włączone światła. Nieraz pytam, jak zobaczę gości, jak się czują goście. Zajmuję się i konserwacją zewnętrzną i wewnętrzną budynku oraz porządkiem na zewnątrz, jak i zakupami na rzecz pensjonatu. Nie jest to łatwa praca, jest to ciężka praca, ale po prostu jestem zadowolona z tej pracy. Od momentu utworzenia tej działalności goście, którzy pierwsi przyjeżdżają, co rok do dziś nas odwiedzają. To znaczy, że im nasza atmosfera służy. Jak przystało na prawdziwy rodzinny interes, w przedsięwzięcie zaangażowane są wszystkie pokolenia. Mam dwóch wnuczków, jeden teraz będzie miał 18 lat. Też jest bardzo przywiązany do rodziny. Mam też wnuczka, który ma 10 lat. On w każde wakacje, ferie spędza tutaj. Uczestniczy też w naszym życiu. Jak przyjeżdżam do dziadków, to chciałbym się też jak najwięcej nauczyć od dziadków. Patrzę, jak babcia i dziadek pracują. Staram się odbierać telefony. Wnuk bardzo dużo mi pomaga, bo w okresie, kiedy jest tutaj na wakacjach, wszystkich feriach czy dłuższych weekendach, wszystko wykonuje razem ze mną. Nasi bohaterowie udowadniają, że mimo iż całe życie pracowali w innym zawodzie, zmiana pracy w wieku senioralnym może być bardzo dobrym pomysłem na nową jakość życia. Osoby, które długo, wiele lat pracowały w jednej firmie, naprawdę jest im ciężko pomyśleć o tym, że mogłyby wykonywać jakąkolwiek inną pracę. Natomiast jeżeli tutaj już jest taki plan dotyczący tego, że ja chcę się przekwalifikować, mogę coś w tym zakresie zrobić, to możliwości mamy wiele. Każdy z nas ma jakieś hobby, jest w czymś dobry. Może warto pomyśleć, czy nie związać z tym swojej drogi zawodowej. Na przykład rodzina i przyjaciele chwalą nasze ciasta. Pieczemy najlepszą szarlotkę na osiedlu. Może warto zacząć na tym zarabiać i sprzedawać domowe wypieki. Jesteśmy mistrzami maszyny do szycia. Mamy smykałkę do igły i nitki. Nowym zajęciem może być dla nas punkt napraw i przeróbek krawieckich. Lubimy kontakt z młodym pokoleniem, garną się do nas dzieci. Babcie do wynajęcia to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jeśli mamy bogatą wiedzę z jakiejś dziedziny, to dlaczego się nią nie podzielić z innymi i nie zacząć udzielać korepetycji? Przeżyliśmy mnóstwo ciekawych przygód i od zawsze chwalono nasze lekkie pióro. Dlaczego by nie spróbować napisać książki, pamiętnika lub choćby poprowadzić internetowego bloga? A jeśli mamy zdolności manualne, lubimy rzeźbić w drewnie, malować na szkle lub lepić garnki, możemy zacząć sprzedawać nasze rękodzieło lub zainteresować nim sklepy i galerie. Warto też wspomnieć o dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne, także osoby powyżej 50 roku życia mogą z tej formy korzystać. Oczywiście to jest forma pomocy, która głównie skierowana jest do osób przedsiębiorczych, mocno zmotywowanych do działania. Aktywność zawodowa to sposób na zachowanie sprawności zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Odnoszę wrażenie, że moi rodzice nie starzeją się aż tak szybko, jak ludzie, którzy po przejściu na emeryturę zasiadają w fotelu i postanawiają nie prowadzić żadnego aktywnego życia. Moim zdaniem dobrą receptą na długie życie jest aktywność człowieka. Aktywność zawodowa daje takie poczucie, że jesteśmy cały czas potrzebni, że możemy coś osiągnąć, jak również i zrobić dla innych. Czy osoby po 60 mogą konkurować z młodszymi kandydatami na rynku pracy? Oczywiście, że tak. Trzeba zwrócić uwagę, że osoba w tym wieku z jakimś już doświadczeniem zawodowym jest bardzo dobrym kandydatem na pracownika z uwagi właśnie na swoje doświadczenie, swoją praktykę. Nie tylko zawodową, ale czasem i życiową. Myślę, że takie osoby są w stanie
pewne przedsięwzięcia być może lepiej zaplanować. Nie są tak żywiołowe jak osoby młode w działaniu. Są w stanie przewidzieć pewne zagrożenia, które też mogą być związane z realizacją różnych inwestycji, działań ze strony pracodawców, przedsiębiorców. Także doświadczenie, wiedza tych osób to jest bardzo ważny atut, który no, powinien być brany pod uwagę przez pracodawców. To mieć świadomość tego, że taki starszy pracownik dla firmie, dla pracodawcy może być również pewnego rodzaju takim mentorem dla tych takich młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają pracę. Jeśli zastanawiają się Państwo, gdzie szukać nowego zajęcia, podpowiadamy. Warto sięgnąć do internetu i zapoznać się z ofertami pracy na stronach urzędów i dedykowanych portalach. Można śledzić ogłoszenia w mediach lokalnych. Nie zapomnijmy zapytać rodziny i znajomych, może ktoś z naszego otoczenia właśnie poszukuje osoby z naszymi kwalifikacjami. W najbliższym urzędzie pracy indywidualny doradca podpowie, jakie zajęcie byłoby dla nas optymalne. Pomoże znaleźć interesujące oferty, a także przygotuje nas do procesu przekwalifikowania się. Pamiętajmy jednak, że poszukiwanie pracy może, choć nie musi, być procesem długotrwałym. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość tego, że poszukiwanie pracy wymaga czasu jednak. Że takie podstawowe zasady związane z poszukiwaniem pracy to jest cierpliwość, przede wszystkim i wytrwałość i chyba nie należy tutaj zniechęcać się jakimiś takimi niepowodzeniami. Jak podejść do poszukiwania pracy? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę ze swoich atutów. Zastanowić się, co mamy do zaoferowania. Zredagować CV. Wybrać potencjalnych pracodawców i rozesłać do nich swoje aplikacje. Koniecznie trzeba także przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomyśleć, jakie pytania mogą zostać zadane w jej trakcie i jak na nie odpowiedzieć. Moim zdaniem, no, chyba najważniejszy jest ten etap przed rozmową kwalifikacyjną, czyli przygotowanie. Bo w zasadzie, jeżeli jesteśmy przygotowani, czy to do rozmowy kwalifikacyjnej, czy do jakiegokolwiek innego spotkania, lepiej wypadamy już w trakcie. Nie musimy zastanawiać się nad odpowiedzią, a przecież rozmowa kwalifikacyjna jest to bardzo ważne, istotne dla nas spotkanie. Mamy osiągnąć na nim sukces w postaci podjęcia zatrudnienia. Powinniśmy mieć też świadomość tego, że na samej rozmowie kwalifikacyjnej przecież jesteśmy oceniani na takich różnych płaszczyznach. Pracodawca ocenia nas pod względem naszych kwalifikacji, naszych umiejętności, ocenia naszą osobowość, a także nasz wizerunek. Przecież jest wiele stanowisk pracy, gdzie ten wizerunek ma ogromne znaczenie, więc pamiętajmy też o takim dostosowaniu naszego wizerunku do potrzeb danego stanowiska pracy, o które się ubiegamy. Eksperci dowiedli, że zmiana, a nie stałość, jest najlepszym stanem psychologicznym człowieka. Dotyczy to także zmiany ścieżki zawodowej. Zmiana oczywiście gwarantująca kontynuację tego, co jest dla mnie bardzo ważne w życiu. Natomiast czynności czy zawód, który kiedyś wykonywałem, nie musi być jedyną ścieżką w moim przyszłym, kolejnym wcieleniu jako senior. Zachęcam do poszukiwania swojego dobrego obszaru. Przypominam, start to nie trafienie od razu w dziesiątkę. Trzeba podjąć kilka często prób. Tylko po to, żeby jeszcze lepiej się rozpoznać i docelowy wybór przyniesie o wiele więcej satysfakcji i radości. Każdy powinien być, dopóki może, powinien funkcjonować. Nie zamykać się w czterech ścianach, tylko po prostu powinien, na ile zdrowie pozwoli, to uważam, że powinien po prostu czymś się zajmować. Rodzice czują się na tyle sprawnie, na tyle poznali specyfikę tej działalności, że na pewno podjęliśmy decyzję o dalszym rozwoju.